Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej The Talos Principle 2. Ostatni odcinek, długa pauza, ostatni odcinek, ale no w tym biomie, w tym miejscu i myślę, że zacznę od zrobienia wieży, żebyśmy mieli taką główną część fabularną zamkniętą. Potem oczywiście pokuszę się o zrobienie, oczywiście, gwiazdek, tak? Wszystko jest tak dziwnie porozkładane, to jak tak patrzę. A może właśnie o to chodzi tutaj? Trzeba to pokombinować, żeby to poukładać jakoś. O, może? Ha! Wyczute? Wyczute? Czy gdzieś tutaj nie było jeszcze znaku zapytania? No tak, mam jeszcze znak zapytania do zbadania. No ładnie to wygląda, kurczę. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Bardzo fajnie zaprojektowane. Z takim, faktycznie czuję, że pomysłem. Czy to, a może tak? Coś czuję, że to byłoby zbyt oczywiste, że tak to jest tutaj zaprojektowane. No właśnie, bo chociaż... Czy co, może się uda? No nie. Jednak nie. Gdyby tak... Tak chyba też nie, nie? No właśnie, ale jednak coś... Coś tu po drodze chyba jednak nie będzie do końca tak. Muszę się chyba cofnąć jeszcze o jeden klocek. Weź. To samo jest nawet, ten sam efekt, kurka. Może w drugą stronę. I może tak. I może tak. O właśnie. Teraz trzeba jest. I jest. Może tutaj gdzieś ukryli jeszcze jakiegoś dynksa. To byłoby ciekawe, żeby gdzieś tutaj... W ogóle bardzo mi się podoba, że to jest takie wielkie. Ten gmach tutaj. Zastanawiam się, czy tutaj gdzieś nie będzie... O! O właśnie. To chyba tylko przejście. Oj, tu jest jakby zejście. Oj, tu można w ogóle zejść. Czekajcie, czekajcie, bo... Czemu dali tutaj takie łatwe zejście? To jest podejrzane. Kurna, podejrzane. Może tu coś będzie. Tam dziękuję za podpowiedzi oczywiście, jak mam sobie pomóc w znalezieniu odpowiedniej części do zagadki plenerowej, powiedzmy. Już chciałem powiedzieć prawie plenerówki. No, dali zejście, ale tu nic nie ma. No dobra, albo nie widzę. Bo ostatnio też nie znalazłem, ale byłem bardzo blisko podobno tego miejsca, gdzie było skryte, gdzie była skryta drylownica. Ale biorąc pod uwagę wasze wskazówki, myślę, że wiem, gdzie to może być. Więc dziękuję bardzo już za nie. No i co, tutaj nie włączysz? No właśnie, 1K, włączaj, przepraszam. Włączaj latarkę. Gnido ty. Menda nie chciała latarki włączyć. Jak tak, to włączył w pewnym momencie i o. Niespodzianka. Chyba nie można chodzić. Po jakości tekstur wnoszę, że nie można było chodzić tam. Kurczę, czyli nic tu nie ma? Cała przestrzeń po nic. No dobra, myślałem, że może tu gdzieś schowali drugą iskrę. Bo pierwszą iskrę już znaleźliśmy, tylko jeszcze oczywiście jej nie zebrałem. Tam trzeba było gdzieś zeskoczyć z góry. Nie wiem, czy będzie mi się chciało po iskry iść, skoro nawet nie będę miał zamiaru z nich korzystać, więc... Więc znaczy mógłbym już, wiecie, skipnąć całe kolejne... Już mogę skipować wszystko. Przez jakiegoś czasu mogę skipować każdą zagadkę. Zrobić ending i wrócić. Ale właśnie, jeśli chodzi o ten ending... A, to za chwilę. Na początku muszę tu wjechać i pogadać. Coś zakładam, że z Pandorą może, nie? Strzelam, że Pandora tym razem. Ze Sfinksem już pożegnaliśmy, no. A long time ago, the Sphinx asked you about my story. You said that hope may still be found if we are willing to look for it. And you were right. Hope is not gone from the world. Some small part of it still survives. But it is not in the flame or in these towers. It lives in the hills and the forests, in the rivers and the seas. You were given a world full of hope, creature of clay. It is yours to protect. W naturze nie ma nadziei, jest ona w ludziach. Po prostu chcę znaleźć Byrona, zrobię co się da. W naturze nie ma nadziei, jest ona w ludziach. People will fail you, creature of clay. When the time comes, they will abandon you. Heed my words. To się jeszcze okaże. Znaczy, zakładam, że może mieć rację, nie? Czyli co, trzymamy się teorii, że... Zielony promień poszedł.
trzymamy się teorii, że każda z tych postaci mitycznych to jest jedna osoba. What do you make of these beams? Do they seem safe to you? It's a giant laser gun. What do you think? Well put. That is why Pandora is right. There is still hope for us, but it lies in the world that surrounds us, not in a weapon capable of destroying it. Prometeus, Cornelius, Pandora, Miranda i Sfinks Athena, albo na odwrót te dwie, nie? Bo to też pasują płcie, powiedzmy, postaci do tych trzech postaci, tu trzy postacie, tam trzy postacie, więc może każdy z nich ma swojego jakieś tam bóstwo, czy ogólnie personę boską, jako taką metaforę samego siebie. Jestem ciekaw, czy to faktycznie tak będzie, bo to pasuje, mniej lub bardziej. Więc zobaczymy. A tymczasem, szanowni państwo, w tym miejscu zatem zostały nam do zrobienia jeszcze, no chciałem powiedzieć dwie, ale w sumie to trzy rzeczy, bo jeszcze muszę zlokalizować i zaraz odpalamy bieganie za kropeczką, myślę od tego zaczniemy. Jakut. Hey 1K, anything I can do for you? Uważasz, że cel jest tylko mitem? It is, yes. That doesn't mean that the idea itself isn't valid, though. Co myślisz o burmistrzu? I don't agree with his belief in the founder. Not anymore. I think the vision Prometheus sent you was true. I think she's just a human being who made mistakes and paid for them. She deserves our help, but not our belief. Zastanawiasz się czasem nad przyszłością? Right now, honestly, all I want is to find Byron and Athena and go back home and put my feet up for 200 years. There's something to be said for living quietly. Ogromne posągi, straszne czy inspirujące? Both? What do you think? Straszne, inspirujące i takie. Nie no, inspirujące. They are pretty impressive. It would have taken our ancestors years to make these. Athena probably just made them in a day. Jak Bóg, nie? Który tworzył wszystko w dzień, w 7 dni, tak? W 6 dni, bo w 7 dnia odpoczywał według Biblii, nie? Więc no, słuchajcie, gdzie jest teraz ta rączka? Żebym ja teraz do niej dotarł? Bo ta rączka mnie tutaj zaprowadzi do... Rączka mnie... Tutaj chyba w ogóle jest wejście, nie wiem czy do końca, w miejsce, które chcę pójść. Kurka, że ja stąd nie widzę. No rączka mi jest potrzebna teraz. No ta rączka, która tam skrywa... Teraz gdzie ona była? Dobra, tu chyba jest ta rączka. Może tu trzeba wejść na górę, zobaczymy czy to ona. Odpalamy, kurczę, klocka. Chociaż jak sam przyjdzie, ta kulka przeleci przez cały... Siema. Siema Alcatraz. O tutaj, nie? Mam wrażenie, że przelecimy znowu przez całą planszę. A z drugiej strony weź tam człowieku teraz znajdź wejście do tej rączki. Czy ja dobrze myślę, że to jest ta ręka? Może to nie jest ta ręka? Kurczę, bo ja tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, czy to tutaj ona tam leży. Aż tak dobrze nie zapamiętałem, jak to miało wyglądać, ale z jednej strony... Kurde... Może się uda gdzieś tutaj wskoczyć. I to zbadać. Żebym chociaż zobaczył, że to jest ta ręka. Dobra, ja to wam wytnę, bo to nie będę latał monitorem, ekranem, wizją. No dobra, wiem na pewno, że to jest ta ręka, tak, bo widzę tutaj to miejsce. Natomiast problemem jest ustalenie, gdzie jest wejście do tej przestrzeni, bo tutaj ja mogę, tutaj mogę łazić, ale tutaj dojść, ale tutaj widzicie jest zablokowane, chyba że da się tu gdzieś wskoczyć i przejść, także teraz wyzwaniem dla mnie jest znalezienie przejścia tutaj, wejścia, bo tutaj po tych skałach nie za bardzo mogłem. Się może okazać, że rzeczywiście trzeba będzie zejść, a właśnie, tak jak tutaj, zejść po tym cielsku i jakoś tutaj się dostać, może. Trzeba będzie spróbować. A jednak nie. Okej. Znalazłem wejście inne. Po skałkach udało mi się wejść. Dobra.
Szedłem po skałkach i tak będę musiał tu jeszcze raz wejść. Więc mamy tutaj gonienie króliczka, ale jeszcze chcę się rozejrzeć tutaj kawałek, chociaż tu jeszcze przyjdę. Na bank tu jeszcze przyjdę. Może jest jakieś łatwiejsze nawet wejście tutaj. Na razie znalazłem jedno. Po skałach. Może być teraz... Wiecie, to może być wszędzie wszystko, ale to już aż tak mi się nie chce chodzić w każdy zakamarek. Natomiast... No tutaj wiemy, że tu przyjdziemy jeszcze, bo jest wiertolot. Ale ten wiertolot jest aktywny. Ja myślałem, że będę go musiał, słuchajcie, aktywować. A on jest aktywny. No kurczę, ja myślałem, że z tym to ja będę musiał przyjść do tego aktywatora. O pieruny. No dobra, to tak naprawdę interesującym jest fakt, że nie mam pojęcia jeszcze, na co mi tam ten aktywator jest, ale chyba będzie musiał przenosić jakiś promień. No, tam być może jeszcze trochę spędzę czasu nad tą gwiazdką. Na razie pogońmy króliczka, bo coś czuję, że będę musiał właśnie przelecieć się tym wystrzałem. O, zdecydowanie mnie to chyba prowadzi. O! Albo i nie? Albo i tak? Prowadzisz mnie do skoku? Tym dziwnym czymś? Jak najbardziej. Nie wierzę, że nie. Aha. Dobra, gdzie polecisz? A dobra, polecimy za tobą. Syk! No! Auć. Był ładny lot. Nawet taki, który musieliśmy wykonać. Kurka. Co wymyślili? A w drugą stronę nie można było zrobić? Nie biegniemy na razie. Gdzie ty tam? No jak? O pieruny. No dobra. Kurde, mogłem wziąć odpowiednie... Mogłem wziąć lepsze buty do wspinaczek górskich. Gdzie teraz? Tylko nie mów pierunie, że teraz muszę wejść. Muszę zobaczyć, czy przypadkiem nie będę musiał iść górą. Ja, wygląda na to, że każe mi zejść niżej. O, pieruństwo. Opsa, oj! O Jezu. Wiecie co, to ja szok, że to przeżyłem, bo chciałem na tamtą skałkę w sumie wskoczyć. Idziemy pod pachę. Dobra. Pogonimy dziada. Dochodzimy do myśliciela. A on nas gdzieś tutaj przegoni teraz. Okej. Gdzie teraz? W dół? What? Czy ty tak serio? Wow! Co mnie wywaliło? Widzieliście co? Co tu się w ogóle wydarzyło? Coś mnie stamtąd wyrzuciło wręcz. Cholerka. No dobra, ale przynajmniej jesteśmy idealnie na miejscu. Jest, ale dziwna podróż. To była... mega dziwna przeprawa. Panie Prometeusz, wajchę przełóż, gwiazdkę zdobądź bardziej. To create, to understand and to transform, these are the greatest acts of humankind. Tja, no dobra. Mamy to zatem, a więc kolejnym krokiem jest, wydaje mi się, że teraz znalezienie tego defibrylatora, chciałem wręcz powiedzieć, ale nie. Muszę znaleźć drylownicę i mam jeszcze jeden znak zapytania gdzieś do zbadania, pamiętam, że on się tu gdzieś pojawiał. Jeszcze muszę zlokalizować, co to był za znak zapytania, chyba, że już go zdobyłem. Ale nie przypominam sobie. Okej, jeśli dobrze zrozumiałem wasze wskazówki, to gdzieś przy czwórce ominąłem coś i pamiętam, że szedłem tymi schodami i na to też zwróciliście uwagę w komentarzach. O, Melville ma jakiś komentarz. Szedłem sobie po tych schodach w tym miejscu, mówiąc, że o, trzeba zaglądać w dziury tych skał. Spojrzałem w to miejsce, o tutaj, i poszedłem w prawo. I na to zwracaliście uwagę w filmie. Więc... ta. Ja pierdzielę, naprawdę byłem blisko tego. No, tutaj szedłem, patrzyłem, nawet zaglądałem za ten zakamarek, ale zobaczcie, jak to jest schowane. No, z tej perspektywy, nawet tak robiąc, no ni cholery nie widać, że tu jest coś schowane. Więcej takich rzeczy powinien chować w tej grze. Więcej. Tylko teraz pytanie, jak ja mam to wyłączyć? A żeby to wyłączyć, mam jeden jedyny pomysł na razie, skoro jest to częścią zagadki, która prawdopodobnie będzie miała te aktywatory. Jest przewóz, słuchajcie, wydaje mi się, że żeby tutaj to otworzyć, tylko teraz to trzeba sobie jakoś w głowie ułożyć, gdzie to było. To chyba tutaj. Pytanie, czy to sięgnie tu. A może walniemy tu. Tak jest mój na razie pomysł. No, o, widzicie, o, tam jest to wejście, więc może ten tutaj aktywator
kurde, tutaj poskakał, popatrzył, to by może zauważył, że tam coś jest, a nie ma tutaj wejścia. W sumie byłem naprawdę blisko zauważenia tego, ale nie zauważyłem, więc dobrze, że mam was. Nie. Ej! A, no głupi jestem, bo dobrze zrobiłem, tak? W sensie upewniłem się, że jest okej, ale zrobiłem jeden błąd. Moim błędem było to, że nie włączyłem przecież tego gówna, tak? Więc teraz muszę wykombinować, jak to włączyć tam, ale aha, tutaj jest jak bardzo... Nie ma to za bardzo problemu, żeby to włączyć, bo tu już jest. Mogę też próbować uprowadzić wycekłuca, czale. Bez uprowadzania podobno jest tutaj zagadka do rozwiązania. Wszystko dostaniemy. Więc okej. Dobra. Mamy świderek. Teraz musimy wrócić. To było chyba zagadka... Była chyba zagadka numer 6, jak dobrze pamiętam, więc... Wracam skąd przybyłem. Tak, bo to był ten myśliciel. I tu jest rzeczywiście szóstka. I tutaj faktycznie już na tym wzgórzu będzie... Do zdobycia... O! Ziomeczek. Okej, jest. Dobra. No i teraz pozostaje pytanie. Na co mi to? Jedyny pomysł, jaki mam... Nie wiem, czy nie będę jeszcze musiał po ciebie wrócić, ale no na razie mam tylko to. Obok tej czwórki, pamiętacie, no był ten... Prowadzenie tego promienia. Więc wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić tak. Strzelić z zagadki numer 4 promieniem. Który trafi w tamten punkt rozpoczynający wędrówkę promienia. Tylko to musi być niebieski promień, bo mam niebieski łącznik. Niebieski aktywator mam w ręku, więc to musi być raczej niebieski promień. No i zakładam, że po prostu muszę aktywatorem aktywować posąg. Tak nietypowo, nie? Więc tutaj mamy zagadkę i wydaje mi się, że o widzicie i tutaj będę musiał trafić promieniem. Tak mi się wydaje. Tu trafiamy promieniem w to dziadostwo. Tylko właśnie. No dobra. Tylko tu nie mam łącznika. Czy mam tu łącznik? Mam tu łącznik? Mam tu łącznik. Okej, jest super. Dobra. No ale właśnie. Co mi z tego, że mam tu łącznik? Przydałoby mi się więcej łączników, żeby to uprowadzić. Albo jeszcze nie wiem. Dobra, trzeba pomyśleć, bo tu mamy jeszcze oczywiście ciebie. A ja nie mogę oczywiście brać energii z tego. Nie mogę brać, no właśnie, o to chodzi. Nie mogę brać energii z ciebie. A ja muszę tak naprawdę strzelić w to. Tak? I ten promień zacznie sobie iść tam dalej. O, tam. No właśnie, i co dalej? No i tam chyba trzeba będzie właśnie tym aktywatorem coś zrobić. Bo tu aktywator nawet, wydaje mi się, że gdyby w niego strzelić, to nie sądzę, żeby tu coś dało się ugrać. Drylownica tutaj nie jest potrzebna, w sensie, że nie można na przykład... Bo gdyby była drylownica, mógłbym użyć ją, także jakaś ścianka zewnętrzna zagadki da się użyć, to byłoby spoko. Więc tutaj pozostaje nadal ten problem, że nie mam jak, chociaż... Pozostaje jeszcze pytanie... Tak, czy jestem w stanie jakoś to... No właśnie, może przez jakąś dziurę? Czekajcie, może... Może tak? Jakoś tak, nie? Może coś by się udało jednak? Właśnie o to chodzi, że to jest tak jakby niby blisko, a jednak daleko. I jak to zrobić, żeby tym tu strzelić? Trochę jakby może udało się postawić to na... Na jakiejś wysokości, tylko że na wysokości nie mam tu żadnej skrzynki. Mogę to postawić tylko na tym jeżdżącym gównie, który może najdalej dojechać gdzieś tu. Albo gdzieś... Znaczy właśnie, bo to musiałoby stanąć tutaj ta płaszczyzna i może... Nie, to nie sięgnie. Chyba. No mogę spróbować przyprowadzić ją tutaj i zobaczyć, czy to sięgnie. Szukam jeszcze jakichś innych sposobów, żeby to puścić. Skrzynka byłaby najłatwiejszym rozwiązaniem. Wygląda na to, że będę musiał coś tu pokombinować, więc to pokombinujmy w takim wypadku. Niechaj będzie. Dołączmy to tutaj. Spróbujmy to rzeczywiście postawić znowu tam, na środku. Co jest? Aha, przerywa, dobra. Spróbujmy doprowadzić to do samego środka tutaj i zobaczyć, czy to coś sięgnie. Cyk. Dobra, to już nam niepotrzebne w takim razie. I teraz musimy zobaczyć, czy to nam jakoś pomoże.
No właśnie, czy to nam jakoś pomoże? Można to sprawdzić tylko w jeden sposób. No właśnie, tu już koniec. Nie? Już koniec, nie sięgnie. Pieruństwo, co oni wymyślili tu? Jak puścić promień? Może z innej zagadki muszę puścić promień? Bo to jest też ważne, że ja się tu uparłem na tę zagadkę, no bo... ma to sens. No zobaczcie, czy to w ogóle by sięgnęło tu, gdybym nawet tutaj puścił? Widzicie, nie sięgnie. Nie, tutaj musi być puszczone to moim zdaniem promieniem. Z łącznika. Ale w takim wypadku, jak ten łącznik... Pytanie brzmi jeszcze, czy ja nie muszę dodatkowego jakiegoś przedmiotu sobie tutaj dostarczyć. Ale podobno nie. Podobno nie trzeba, tylko jak mam tu puścić ten promień? Najgorsze jest to, że niby jestem tu blisko i niby to już prawie działa, a jednocześnie nie działa. Może jest jakiś odpowiedni kąt, który zadziała, ale widzicie, że on jest taki zbyt perfekcyjny, moim zdaniem. Zbyt perfekcyjny, żeby to mogło zadziałać. A tutaj nie mogę się przez to przebić, ale jakby sugerowali, że tylko gdzieś tutaj mogę znaleźć jakąś przebitkę, ale sami widzicie, że to nie jest łatwe jeszcze. Chociaż z drugiej strony zobaczcie, że no kurna, no ustawione są te żebra tak, jakby sugerowały, że próbuj, starzak, aż trafisz. Próbuj. Milimetry, ale próbuj. Może ci się uda. Spróbujemy zatem. Czy te milimetry zrobią różnicę? Ach, cholera. Najgorsze jest, jak kliknę za szybko i wyłączę. No będę próbował, ale nie wiem, czy to jest właściwy sposób. Widzicie, one tak jakby tutaj mają większą przestrzeń. Jakby one sugerowały, że tutaj będzie im lepiej. Będzie łatwiej puścić. O kurde, i udało się! O Jezus! Dobra, wyszło, patrzcie. Idzie promień. Mój Boże. No to jeszcze takiej perfekcji, powiem szczerze, w strzelaniu nie wymagała gra ode mnie, chyba że jest inny sposób, słuchajcie. Ale to możecie mi powiedzieć, czy jest inny sposób. To jedyny teraz pomysł, jaki mam. No to wziąć to, wziąć promień z tego teraz i po prostu strzelić tutaj. I nie wiem, nie widzę tutaj żadnego odbiornika, ale to jest jedyna sensowna rzecz, którą można zrobić, nie? Jednak. No dobra. Okej, ale gdzie tu jest takie fong? W sensie, gdzie tu jest narysowane... Gdzie tu jest narysowane zasilenie? W sensie, że tu muszę doprowadzić, ale... Czy jest jakaś sugestia, słuchajcie, graficzna, że mam doprowadzić właśnie to? Bo ja nie widzę. It is not the voice of God that a prophet seeks in the desert, but the silence of man. Gdzieś po prostu był ukryty w środku. Dziad. Najwyraźniej, nie był żaden, nie ma żadnego oznaczenia, albo ja nie mogę go znaleźć. Przez co właśnie byłem głupi, że nie wiedziałem, do czego tutaj doprowadzić tak naprawdę to wszystko. Ale słuchajcie, wychodzi na to, że mamy w tym momencie wszystko. I nawet ten znak zapytania, który był znakiem zapytania, przestał być znakiem zapytania. Że tak to ujmę. I nie mam pojęcia w sumie takie, tak naprawdę, to ja przecież tutaj nie zrobiłem nic, co odkrywa znak zapytania. Więc, co ja tak naprawdę zrobiłem, że znak zapytania zniknął? Znakomite pytanie. No dobra, przepraszam, właśnie widzę po kompasie, że jednak jest jeszcze jeden znak zapytania, którego nie odkryłem. Może jakaś czytanka, może nie. Spróbujemy go znaleźć. A może to jest właśnie, wiecie co, to może ten znak zapytania był właśnie gdzieś tam na górze. To wygląda, jakby był w miejscu tam, gdzie ja przed chwilą po skałkach skakałem, żeby się tam dostać. Teraz pytanie, gdzie było to miejsce, gdzie ja po tych skałkach wskoczyłem tam na górę, bo wydaje mi się, że to gdzieś mnie tam prowadzi. Wiecie co, to może być w ogóle to miejsce, o to. To może być to, ja widocznie tam po prostu nie byłem. Z jakiegoś powodu. Aha. Zejście tutaj. Zobaczcie, schody. Tu się dało wejść normalnie. A ja kombinuję, jak tu powskakiwać po skałkach. Sekretne miejsce, tajna strefa. Dupa jasna, ciasna. Spodziewałem się, że jest łatwe wejście, więc jak już Ilif Trasir tu jest, no oczywiście. Posłuchajmy go, kiedy udajemy się do metra i jedziemy stąd na ostatnią sekcję. Sometimes new citizens come to me
and they want to learn from me. My work appears to have created a legend of sorts. In these moments, I understand your situation. I want to teach them, but what they must learn the most is independence of thought. How does one resolve this contradiction? They wish to come along on my journeys, but I do not need a group of fawning acolytes following my every step. A journey truly worth undertaking is rarely easy. And so, I have begun to think of a much greater challenge. A journey that is almost impossible. To the far ends of the world without any mechanized means of transportation. This will be a true act of faith. And they will learn a great deal from it. If we survive. Czyli, że niby... Znowu nawiązanie do jakby podróży bez granic? W sumie podobnie do Ateny. Nie? Znaczy, nie wiem czy Ateny, chyba tak. Znaczy, mam wrażenie, że tam, no, w ostatnim odcinku widzieliśmy takie jakby wspominki, które sugerowałyby, że mamy jeden świat, ale my chcemy zwiedzić, skoro teorię wszystkiego poznaliśmy, to możemy zwiedzać teraz galaktykę. Więc wiecie, powiększamy scope. Na początku zamknięci w jednej symulacji na jednym dysku, złotym dysku, powiedzmy. Potem mamy nasz świat, to jeszcze większe, teraz będą wszystkie, będą różne światy, różne galaktyki w Talosie Trójce. Tak opowiedziałbym, że mam asumpcję. No, ale w każdym razie, słuchajcie, na razie robimy grę na 100%. Ciśniemy zatem do Zachodu 3, który nazywa się Wysoka Równina. We're getting closer. I hope Byron is still okay. Prometheus seemed to think so. Let's hope he's trustworthy. No i są pierścienie. Czyli jednak, jakie rączki tam po lewej stronie. Czyli jednak to, no to skoro oni mówili, że tu jest jedna budowana rakieta, stacja, myślę, że na końcu będziemy strzelać w kosmos. Jak nic, ta teoria z odlotem na inne planety, w inne galaktyki staje się coraz bardziej możliwa. Remarkable structure. But what can its purpose be? Actually, I can answer this one. In the files 1K downloaded, there's a design for a launch pad for space vehicles. This is about 90% identical. Is it functional? I don't think so, nor if the inside is like the other towers. To już chyba wiem, czym jest tak naprawdę ten trójkąt. Trójkąt. Sorry, ostrościan. Czworościan. Czworościan. O, to chciałem powiedzieć. Czworościan ostrokątny? Piramida. Moim zdaniem teraz piramida jest statkiem kosmicznym, który przeniesie nas do innych wymiarów. Czyli nie tylko robimy ekspansję na naszą planetę, tylko po prostu w ogóle jeszcze wystrzeliwujemy gdzieś w cholerę daleko, bo Atena jest już w innym świecie na przykład, nie? To mogło być ciekawe. No, więc widzę, że mamy jakieś komentarze od samego Randa również. Greetings. Hello. Co sądzisz o decyzji, jaką podjąłem w sprawie Somnodromu? I would have preferred to study the data myself. But I accept you are aiming for the greater good. No to żeśmy pogadali. A ha, obwoływacz? What can I do for you, 1K? Co sądzisz o decyzji? I think you were wise to recognize that not everyone is prepared to be exposed to the truth. It's better to be careful. No, króciutkie takie, proszę bardzo, komentarze na temat moich decyzji, ale też mi się podoba to miejsce ogólnie. Ma rozmach. Najbardziej mnie ciekawi, co olewam na razie kolejność rozwiązywania. Bardziej mnie ciekawią te ręce. Czy te ręce nie skrywają jakiegoś artefaktu, iskry? Czy czegoś? Czy one... O nie! Widzicie co będę... Ja myślałem, że Prometeusz się już skończy. A on znowu każe mi ganiać za kulką. W sumie najłatwiejsza gwiazdka, ale... No cóż. Będziemy ganiać za kulką. Okej, okay, czyli to jest tak naprawdę czytanka z tego co widzę. Tak, te rączki to czytanka, ale bardzo ładna struktura, taka, powiedziałbym, na miniaturkę, nie? Więc może coś wykombinuję tutaj i z tych rąk coś mi wyjdzie ciekawego.
Chyba, że udałoby się gdzieś wejść na przykład, ale o tym też się będę martwił, słuchajcie, później. Dobra, skoro jesteśmy przy czytance, no to... Seją czytnijmy. Proszę bardzo. O! Skończyliśmy na Lift Razirze ostatnio, a teraz na Lift Razirze zaczniemy i pójdziemy do jedynki przy okazji. Ładna klamra kompozycyjna. In my reports to you, I have often spoken about this island in terms that some might perceive as negative. I hope you understand that the opposite is true. Here in these green hills, I see tremendous potential for transformation and spiritual awakening. I do not see the world as you do, Athena, but I see the rot at the heart of New Jerusalem. If you and Cornelius want to go through with your plan, then this is the perfect place. My students and I will help you transport the remaining tech from New Alexandria. After that, once you and Cornelius are settled, we will leave for our great journey. I can only hope that we all find what we are looking for. I to znowu potwierdza, że nie można znaleźć Ateny, bo ona wyruszyła w podróż. To może my wyruszymy w podróż i to Lift Razir też się zabrał w tę podróż? Trochę na to wygląda, tak bym powiedział. Lift Razir. Mamy 12 wszystkich jego wspomnień. Czyli Lift Razir i jego uczniowie pomogli Atenie Corneliusowi zrealizować ich plan. Kolejne fascynujące odkrycie dokonane dzięki 1K. Wiele wydarzeń z historii naszego miasta, które pozornie nie miały ze sobą związku, okazują się częścią większego wzorca. Można wyciągnąć z tego wnioski. To wyjaśnia pewne kwestie, na przykład to, jak Atena i Corneliusz przetransportowali cały sprzęt z Nowej Aleksandrii na wyspę. To niepokojące, dobrze wiedzieć. Lift Razir był ekstra, przez połowę czasu nie miałem pojęcia, o czym gada w swoich nagraniach, ale to było takie ciekawe i dziwne. Dobra robota, 1K. Może powinniśmy wysłać ekspedycję w poszukiwaniu Lift Razira i jego uczniów. Czemu nie? Obawiam się, że tak olbrzymie przedsięwzięcie byłoby sprzeczne z naszymi założeniami dotyczące zużycia energii. Aż mamy nieskończenie dużo energii. Jaka nowa mechanika zostanie nam wprowadzona na sam koniec gry? Jaka będzie ta ostateczna, ostatnia mechanika od wewnątrz? Czy będzie w ogóle nowa mechanika na ostatni świat? Czy to będzie po prostu absolutny, słuchajcie, miks wszystkich mechanik i nic nowego? No ciekawe. Jestem ciekawy, że mamy podwójną dmuchawę, to też musi coś znaczyć. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że od wewnątrz. Okej, czyli tutaj jak zrobię, to dmuchnie. Okej, to zakładam, że jak to dmuchnie, to będę musiał wyłączyć to. Na razie nie widzę tu żadnej nowej mechaniki. Ale właśnie, mogę na przykład zakłócić wianie jednego typa, nie? No. I zrobić tak. Dzięki temu mogę... O! O! Okej. Nie mogę jednak przejść. No dobra, tylko po co ja mam to włączać? Czekajcie, bo... Dobra, a jak przestanę... Okej, to się zamyka. Czyli muszę dostarczyć wianie tutaj. Okej. Muszę dostarczyć wianie tutaj. Ale jednocześnie muszę tu jakoś to wyłączyć. Wyłączam górę, to mnie wysrywa. Wyłączam dół. Nie mogę kucać w tej grze, więc nie mogę się przeczołgać. Normalnie przecież z 1K by się przeczołgał i byłoby git. Nie mogę wyłączyć też jednego i drugiego naraz, tak? Albo jedno, albo drugie. Patrzę, co jeszcze mogę powyłączać. Co wy tu wymyśliliście, kurde? To nie jest żadna nowa mechanika. Nie jest żadna nowa mechanika, nie ma tu żadnych nowych rzeczy. To mogło się okazać po prostu jakieś dzikie pląsy, dzikie akcje. W ogóle ten układ, mam wrażenie, że był podobny, jest podobny do innej zagadki. To co tak naprawdę chcesz, żebym wyłączył? Skoro nie to. Się wydawało, że to jest rozwiązanie, nie? Ale nie wiem, czy nie było tak ostatnio. Znaczy, jedyne co widzę i co chyba robiłem ostatnio, to to, że mogę sobie coś... Tu mogę sobie coś na przykład zamknąć. Na przykład jakoś... Wiecie co mam... Co kombinuję, tak? Że zrobimy sobie coś takiego, że postawimy to i to na przykład tu. Ale na przykład zamknę to tym. Przez co będę mógł przejść tutaj i stąd to zabrać. Ale to tak nie działa, nie? No i to jest właśnie słabe. że nie mogę tego zabrać tędy. Chyba, że za daleko stoi. Jakimś cudem może postawiam za daleko, może da się, ale nie, nie mogę przez kraty przenieść tego. Chyba nigdy nie mogłem. Nie? No więc pytanie brzmi...
No właśnie, nie mogę zabrać tych rzeczy, nie mogę w żaden sposób przeszkodzić, żeby to zadziałało. A, nie mogę również w żaden Wiem! Ale sprytne, wiem! Słuchajcie, jestem pod wrażeniem pomysłu. Okej, zabanglało, patrzcie na to. Cyk. Wiedziałem, że muszę jakoś mechanicznie wyłączyć, włączyć i wyłączyć. Zabieram, nie przechodzi prąd. Przechodzę tu, przechodzi prąd i otwiera. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, gdzie jest kuźwa chrupka? Mam najlepsze co, znowu chrupki, tylko że kurna w salonie, nie przyniesione. Przy sobie na ostatnią... Athena and Cornelius called what they were doing the Noema project. No. But in one case vision, they just called it the machine. Because when you strip away all the fancy rhetoric, that's all it is. It's not a source of meaning or purpose. It's just another machine. Kolejna maszyna. No właśnie. To jest tylko kolejna maszyna. No ciekawie, ciekawie się to wszystko tu zapowiada, muszę powiedzieć. Ale nie widzę nowej mechaniki. Nie widzę nowej mechaniki, ale to mogą być takie, słuchajcie, najtrudniejsze z najtrudniejszych zagadek, mieszające po prostu wszystkim. Wszystkimi możliwymi mechanikami. Ciekawe, czy będzie aktywator. Gdy był aktywator, to tutaj, wracając do tego, co kiedyś pisał mi Nexus w komentarzach, że mogłem zacząć od zachodu 3, potem pójść do zachodu 2 i żadna nowa mechanika nie będzie spoilerem. To znaczy, że tu nie ma aktywatorów w takim wypadku? Na razie mamy czytaneczkę. Ojej, Trevor tutaj. O, Trevor jest. Trevor koniec. To dzięki ludziom takim jak Aleksandra i w równym stopniu Trevor, przyszłość jest możliwa. Ludziom, którzy mają głupie imiona takie jak Trev, nie są sławni, nie są geniuszami, nie napędza ich wspaniała wizja przyszłości. To zwykli ludzie, których pracy i poświęcenia się nawet nie docenia, ale ani nie pamięta. Ja cię zapamiętam, Trevorze, to ty też dźwigałeś świat na swoich barkach, dziękuję. No proszę, ale tak, projekt Noema, od początku widzimy, że są tutaj jakby te nazwy, pojawiają się projekt Noema, a to chodzi o tę maszynę, która niby miała wysłać w kosmos. Pytanie właśnie brzmi, czy właśnie ten piramida nie jest tym statkiem, czy ten statek jednak siedzi tutaj i to stąd będziemy ruszać. Od Trynkliniusza. Droga założycielko. Trynkliniusz, proszę bardzo, też się zwraca do Ateny. Sarabhai, o! To też wiemy, że to razem z Hypatią, jak dobrze pamiętam, ona spędzały czas i nawzajem się jakby uzupełniały. O proszę, Hypatia. I mamy też sporo, zobaczcie, 16-kowego kodu do rozszyfrowania. Ona to mówi, no a Sarabhai nadal by żyła. O proszę bardzo, uczcić pamięć Sarabhai. No i proszę. Nawet nie wiedziałem, że Sarabhai w takim wypadku też zginęła tutaj, ale to wiecie, były ofiary w Nowej Aleksandrii. Widocznie Sarabhai była jedną z nich. Posłuchajmy sobie na koniec ostatniego wpisu Trevora. Będzie za to achievement? Tak. Everybody's gone, except me and Alex. She's upstairs somewhere. I haven't talked to her in days. The only reason why I know she's still alive is she's submitting bug fixes. I still have a lot to do myself. I've almost got the the tertiary backup thing working. This is the one that's really gonna last if everything else breaks. And you know what? I think everything else might. The MLA still giving me all these hiccups, but I don't know. I'm not a software guy. All the software guys, yeah, they're dead. God, these time capsules went a bit sideways, didn't they? I was gonna tell you all about myself, John Carpenter and all that stuff, but mostly I just told you about Alex. Funny. I wonder if I should just... I should just tell her, you know? Just tell her. Just tell her. Maybe later. I gotta finish this first. Co jej powiedzieć chciał? To jest ważne pytanie. Zobaczcie, że każda z tych zagadek jest jakby wstawiona w taki... w taki pierścień, nie? Zaraz poczytamy też. W taki duży pierścień. To jest chyba
system, w jakim będą wszystkie zagadki tutaj umieszczone, faktycznie może być traktować jako finalne, nie lot. Ciekawe, czy każda zagadka teraz będzie wprowadzała nową mechanikę ze starych mechanik. W sensie, na początku mieliśmy, zobaczcie, tylko zakłócacz i łącznik. Może każda zagadka będzie wprowadzała mechanikę z kolejnych światów. Wiecie, takie super podsumowanie wszystkiego. Możliwe. Na razie patrzysz, to są nadal bardzo podstawowe rzeczy. Ale dodatkowo dochodzi jeszcze platforma, która robi SRU. Więc ta platforma robiąca SRU wlatuje tu. Dobra. Czyli tak mogę coś tu przetransportować, gdybym potrzebował. Tu mamy czerwony promień. Dobra, czy możemy na początku zrobić tak? I w sumie możemy zrobić tak. I działa teraz srywnik w dwie strony. Aha, tutaj jest to zamknięte. Znaczy, nie zamknięte. Tylko to się włącza. Okej, to się włącza i tu mamy... Aha, i to jest zamknięte. No dobra, a jak ja to rozłączę, to co się otwiera? Nic się nie otwiera. Czyli prawdopodobnie to otworzy mi to. Tak mi się wydaje, bo trzeba zobaczyć, jakieś kabelki tu prowadzą, ale coś mi się tak wydaje, że tamten przycisk otworzy te wrota. By jeszcze kabelki były prowadzone. Znaczy, kabelki zwykle są prowadzone, nie, niby są tu kable, proszę bardzo. Tu doskonale wiemy, do czego to doprowadza. Prawda? O! Czekajcie. Ło! To mi się udało zobaczyć. Czekajcie, no dobra, okej. Okay. To już mi się nie udało. Okej, czy tu można sobie w ogóle dojść? Idąc przy ścianie. Chyba, że mi się mega fartownie... Kurde, to co mi się udało? Coś mega fartownego? Nie mogę teraz tam dojść. Albo mega mega farcie tu można po teksturze przejść i o. No tylko niestety nic więcej tu nie zrobię, dopóki to się świeci. Bo mnie wywala, nie mogę nawet zobaczyć, co to robi. No ale zakładam, że otwiera tam te wrota. Dobra, no to wychodzi na to, że musimy... Że musimy zrobić coś. Wydaje się, że strzelenie w to uruchamia to. Więc to mogłoby również uruchomić lot drugiego łącznika. Drugi łącznik... Wiecie co, no, nam chodzi tak naprawdę, żebyśmy zdążyli... Nie lot w ogóle była nazwa, tak? Żebyśmy zdążyli... Że po prostu... Aha, to ja to muszę tam jeszcze wejść na początek. Dobra, czekajcie, to na razie to rozłączę. Na razie rozłączę. Postaram się wejść tu. I to postawić tu. Aha, tylko że to nie... No dobra. Znaczy, i teraz co to mi daje? To mi daje teraz możliwość w sumie, zobaczcie, wyłączenia tego, tak? W sensie, że mogę tu wejść, to tam wieje, ale muszę to wyłączyć. Więc wychodzi na to, że muszę zrobić to tak. Zepsuć to połączenie. Fajny pomysł, żeby dostać się tu. Okej. Wydaje się, że chyba tam ten świat będzie takimi zagadkami. Takimi najwyższego poziomu skomplikowania zagadkami, które ruszą różne inne tematy. O, proszę bardzo, mamy coś. Czy jest jakaś przyszłość części pamięci? Zostawimy sobie na później. Bo może mi się jeszcze uda zmieścić jedną zagadkę, słuchajcie, dzisiaj, więc jeszcze polecę do zagadki numer 3. Ciężko tu będzie znaleźć, wiecie, jakieś super sekrety przez to, że ten świat jest tak stworzony, że łoj, duża przestrzeń. Znowu taka duża, otwarta przestrzeń, trochę jak świat, nie wiem, to był numer 2? Chyba? Też miał takie gigantyczne przestrzenie. W miarę otwarte. Takie pole... Co to za jakiś... Przez chwilę mi się wydawało, że ktoś gra na gitarze tu? A może mi się wydawało? Że jakiś dziwny dodatek muzyczny, wydawało mi się, że słyszę. Ale nie wiem, o co chodzi. Znaczy, wiecie, bo ja widzę teraz sobie 50 minut, ale ja pamiętam, że ganiałem przecież po tych... ganiałem jak głupi przecież i robiąc te zagadki, więc to trochę było wycięcia. Niedużo, ale... chcę próbuję ocenić, jak to będzie wyglądać. No dobra, zrobimy sobie na pewno jeszcze na spokojnie trójkę. A trójką jest... precyzja. Precyzja to była w ostatniej zagadce.
potrzebna. W ostatniej gwiazdce była precyzja potrzebna. Musimy doprowadzić tutaj niebieski promień. Czyli tutaj będzie musiało coś stać. Żeby ten niebieski promień dostarczyć. Kurna mać. O. O. Kurde, jakieś te zagadki wydają się niby... Ale że co ty wymyśliście? Okej. W sensie, to już? The fuck? Aha. Aha. Okej, tylko to tam... A dobra, no to nie... Rozumiem. 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 Rozumiem, chyba rozumiem. Otóż to. O Jezu, to jest zagadka numer 3? To zrobimy jeszcze zagadkę numer 4, bo jakoś tak szybko poszło. No są naprawdę jakieś takie malutkie te zagadki. Ale nadal używające wszystkich... But is it a human scale, or is it so enormous that it can only alienate us? Humans have always been happiest in small communities. A ja jestem najszczęśliwszy przy małych zagadkach też. Coś jak są takie kompaktowe zagadeczki. Dobra, dziedo nam pokazuje czwórkę. Tam musimy biec po czwórkę, tak? Ale tu jakieś wejście jest? Czy mi się wydaje? Coś tu jest. Ale to chyba takie po prostu ładne przejście. O! Ale ładne przejście ma też, zobaczcie, jakiś komentarz. Czyjś. Ateny? In the simulation, I found myself thinking how hard it must have been for Alexandra to die without knowing if her sacrifices were worth it. It seemed like a tragic end to an inspiring, meaningful life. But now I realize her whole life must have been a struggle. To maintain that faith in humanity when so many people around her insisted that humans are evil, worthless, when they were so lost in self-hatred that they would call their own species a virus. How did she do it? How did she maintain her faith when they were so determined to hate themselves? So determined to reject every solution, every analysis, every step towards controlling the forces that were causing their problems, when they rejected even the concept of progress itself, and then patted themselves on the back for it, as if that was original. When I look at the archives now, all I can see is that their leaders were short-sighted idiots and their intellectuals were unimaginative cowards. All they could offer people was a downward trend. Fewer rights, fewer freedoms, fewer resources for anything that mattered. They must have hated Alexandra and everything she stood for. So how? How did she have so much faith? No to muszę, jedyne muszę powiedzieć, co na pewno podziwiam, szanuję, o. W tych wszystkich opisach, które tutaj używa Athena, albo używa cała gra ogólnie, no to w bardzo fajny sposób przedstawia nasze społeczeństwo jako... Znaczy, z perspektywy, prawda, pokazuje, jak wygląda ludzkość. Jakby to miała być perspektywa kogoś, kto nie był częścią tej społeczności takich stuprocentowych ludzi, jakich teraz jesteśmy, tak? Jakimi jesteśmy teraz? Sprawiedliwość jurajska. Sesja pytań odpowiedzi z Aleksandrą Drenan. Proszę bardzo. Aleksandra Drenan marząca o tym, co dobrego dla świata mogą zrobić ludzie, tak uwielbiam ją najbardziej. Próbuję się tego trzymać. Tak by Athena chciała kontynuować spuściznę Aleksandry. Ekspansywność. Tu mamy coś o ekspansji. Ekspansywności. I mamy Atlas 3. Wariacja na temat Atlasa to już trzecia część opowieści. Więc jeszcze czytanka dla was tutaj. I słuchajcie, no ja jeszcze tutaj widzę, że mógłbym sobie liznąć teraz tę kuleczkę, ale może kulkę zdobędziemy może w następnym. Już na początku następnego odcinka, bo jesteśmy obok, żeby potem nie biegać do niej. A ja może jeszcze ugryzę czwórkę. Może jeszcze mi się uda ugryźć zagadkę numer 4, bo trójka poszła mega szybko, więc jak zdążycie, zatnę się na czwórce, no bo przecież jak może być inaczej. Czyli tak naprawdę widzę, że poznaliśmy wszystkie mechaniki już dostępne w tej grze. Chyba, że nas gdzieś jeszcze zaskoczą. Dualizm, ale widać, te zagadki są kompaktowe tutaj. To jest zestaw kompaktowych zagadek. Dualizm. I cały czas wszystkie zagadki, bez najmniejszego wyjątku, zauważcie, że
Wszystkie zagadki, no są mega malutkie, wymagają jakiegoś pomysłu nietypowego, ale bazują tylko na podstawowych elementach gry. Na super podstawowych elementach gry, tak? Dualizm. No to możemy powiedzieć, że coś takiego będzie potrzebne pewnie. No i to wszystko? Ej, no... Nie no, nie może być tak łatwo, bo przecież nie otworzymy teraz niebieskiego. Nie? No właśnie, dualizm. Dualizm. Tylko teraz pytanie, co mam dualizować? W sensie, jak mam ułożyć te łączniki? Dualizm, nie? No właśnie, dualizm może działania łączników, bo teraz zobaczcie, teraz stanę sobie tu. Dobra, nadal niebieski promień leci, ale gdyby stanąć sobie tu, to nagle, zobaczcie, zmienia się w czerwony, nie? Więc myślę, że to jest znowu zabawa tego typu, myślę. Jakoś. Jeszcze nie wiem jak. Jeszcze nie wymyśliłem, ale obstawiam, że to musi być jakaś taka zabawa. No właśnie, bo musimy jakoś trafić tam. Jednocześnie musimy... Znaczy, wiecie co? To musi być tak trafione. Coś czuję, żeby jednocześnie można było chyba szybko przejść po ustawieniu tego łącznika i jakoś coś układem tego łącznika zmienić, nie? Bo może jakby odpowiednio promień strzelić w odpowiednie miejsce. No teraz to już w ogóle popsułem, nie? Ale rozumiecie, co próbuję zrobić. A no właśnie, poczekajcie. Właśnie o to chodzi. Chyba widzę, o co chodzi. Poczekajcie. Spróbujmy zrobić tak, że połączę to z tym i z tym. Nie? Proszę bardzo, dualizm. I teraz tutaj zresetuję i będę chciał, żeby to strzeliło w dwa miejsca. Dzięki czemu to teraz ja decyduję, że to przerwie się. O! I zobaczcie, teraz łączymy to z tym. Voilà! Kurna, gdzie są chrupki, ja się pytam. Gdzie są chrupki? Na razie bardzo ładnie, bezbłędnie, bez cięcia. Uda mi się wpadać na te nietypowe pomysły i... Fajnie to jest wymyślone. O kurczę, patrzcie, kto na nas tutaj czeka. Melville! Hey, Wonka. I wanted to take a moment to talk to you. The truth is... Realizing that Athena discovered a theory of everything really shook me. From the moment we landed here, I've felt torn. I've almost been tempted to agree with the mayor of all people. But now, I just can't stop thinking that Byron was right. When I think about what we could do with the theory of everything, then what we're doing now sure looks like stagnation. I'm afraid that this is the future, and if we reject it, we're condemning ourselves to a slow death. Am I wrong? Tell me I'm wrong. Wiecie, to jest takie trochę sprowadzenie wszystkiego do decyzji... albo decyzji, która była od samego początku. Czyli albo rzeczywiście skazujemy się na stagnację, nie chcemy się rozwijać, albo nie chcemy też popełniać błędów naszych przodków, albo rozwijamy się, zwiększamy ekspansję, narażając się na ryzyko błędów, które podejmowali ludzie dawno temu, przodkowie ich, no ale mamy dostęp do niesamowitej wiedzy, nie? Mylisz się, nie mylisz się, pewnie masz rację, ale i tak mam swoje obawy. Nie mylisz się. I'm glad. You know, I didn't even realize how much I'd limited my own imagination. How I talked myself into just accepting this incredibly poor future we'd been offered. A future where things just keep getting slightly worse every day, and we accept it because we're ashamed of ourselves. Not of something we've done, but just of our existence. Like we're a virus on this planet. Like our humanity is a sin. I'm so tired of it, Wonka. I kept my head down. I focused on fixing things. But that's all I ever did. I never improved anything. I never built anything new. And when I imagine going on like this for thousands of years,
That's a fate worse than death. It really is. We either live and grow and expand boldly and proudly, or we might as well switch ourselves off. Znajdziemy sposób. We better, because I don't think I can handle the alternative. No proszę. Mamy mądre słowa, czy tam wręcz takie dość osobiste przemyślenia Melville. A my tymczasem, jak wam się podobało? Czekajcie, źle to przerwę. A my przejdziemy do ostatnich słów, jakie zwykle wypowiadam w odcinku, czyli jak wam się podobało. Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Zajmiemy się tym paskudnym dynksem biegającym po całym świecie w następnym odcinku. No i cóż, zobaczymy jak wygląda też zagadka Sfinksa, bo widzicie, że Sfinks tutaj jest, a nie prowadzenie promienia. Więc Sfinks nam tutaj zaproponuje ostatnią zabawę, więc już doprowadzanie promieni nie będzie. Zagadka Sfinksa, gonienie kulki, czyli dwie gwiazdki, no i oczywiście dokończymy zagadki. Znajdziemy jeszcze laboratorium, które jestem ciekaw, co tutaj będzie mówić, może coś o tej rakiecie. Się niebawem wszystkiego dowiemy, trzymajcie się wielka piona i do zobaczyska. Cześć!